Państwa, gościem jest dzisiaj pan Patryk Stasiak, prezes Zakładu Komunalnego w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Panie prezesie, dzisiaj będziemy rozmawiać o Centrum Zielonej Transformacji, które to ma powstać w naszym mieście. Jaka jest w ogóle geneza pomysłu powstania tego centrum? Generalnie przeanalizowaliśmy wszystkie strumienie odpadów, które do nas już na dzień dzisiejszy zostają przetransportowane. To, co do nas wpływa. Generalnie musimy w określony sposób te strumienie zagospodarować. Sposoby, w jaki to musi się odbyć, się zmieniają. Pojawiają się nowe przepisy, które to w kolejnych latach nakładają na nas coraz to wyższe obowiązki, szczególnie w zakresie poziomów odzysku i recyklingu oraz składowania. By móc wypełnić te zapisy, tych przepisów, nie ma innej możliwości, jak wybudowanie Systemu instalacji, bo tak naprawdę jest to zespół instalacji, który te poszczególne strumienie w odpowiedni sposób zagospodaruje. I to, na, to był jeden powód. Drugim powodem byli sami mieszkańcy. W naszym najbliższym otoczeniu, mieszkańcy Groszowic, którzy zgłaszali nam bardzo często o problemach i przykrościach, jakie stwarza samo funkcjonowanie obecnie Centrum Zagospodarowania Odpadów. Przede wszystkim narzekali na odory, na zapylenie, na hałasy nocą. Więc wiemy, w jaki sposób, yy, jak to się nie wpływamy korzystnie na środowisko i chcemy to poprawić. No właśnie, to w takim razie, y, w jaki sposób budowa tego centrum pozwoli nam, z jednej strony spełnić te normy i jakie one są, a z drugiej strony rozwiązać problemy mieszkańców? No, przede wszystkim to, co chcemy wybudować, to instalacje schermetyzowane, czyli takie, w których wszystkie procesy przebiegają wewnątrz, w zamkniętych halach. Które to dodatkowo są na tak zwanym podciśnieniu, a więc wszystkie zanieczyszczenia, pyły, odory, które się znajdują, są przechwytywane, zatrzymywane wewnątrz, następnie transportowane jako powietrze procesowe przez biofiltry i dopiero się wydostają na zewnątrz. No, w ten sposób znacząco ograniczamy emisję odorów, pyłów i hałasów. A co z tymi normami? Jeżeli chodzi o te wytyczne dotyczące. No to będziemy się starali zwiększyć poziomy odzysku i recyklingu do tych wymaganych przez Unię w roku 2035, postawiliśmy sobie już to za cel, czyli te 65%, dlatego będziemy starali się wydobyć w pierwszym rzędzie wszystkie możliwe surowce z odpadów i przekazać je do procesu recyklingu. No właśnie, co by się stało, gdyby to centrum nie powstało i gdyby rzeczywiście te normy nie zostały spełnione? Jeżeli miasto nie spełni tych wymogów prawnych, na miasto zostanie nałożona kara. To się już w tej chwili w kraju dzieje, bo tak naprawdę to, te przepisy obowiązują od dawna, ale poziomy recyklingu zysku rosną w najbliższych latach bardzo szybko, bo praktycznie o 5% każdego roku, dlatego spełnienie ich będzie coraz trudniejsze, a bez inwestowania w odpowiednie instalacje niemożliwe. I teraz z jednej strony mówimy o potrzebie mieszkańców, którym przeszkadzał nieprzyjemny zapach. No zresztą ta hałda śmieci też nie wyglądała reprezentacyjnie czy nie wygląda, bo centrum jeszcze nie powstało. Natomiast z drugiej strony inwestycja ma swoich przeciwników i protestujący podnoszą głos, że jest to szkodliwe inwestowanie pieniędzy w mieście, a spalarnia będzie zagrażała środowisku. O tym, czy spalania zagraża środowisku, yy, mówi ocena, ocena podmiotów między innymi opiniujących raport o oddziaływaniu na środowisko. To jest taki dokument, który powstaje przed inwestycją, który określa, mówiąc prostym językiem, zasady, w oparciu o które taka instalacja będzie funkcjonowała. A więc nie ma możliwości, by ona funkcjonowała inaczej, bo wówczas będzie to nielegalne. A więc określa się konkretne normy wobec których to będzie, będzie musiała spełniać taka instalacja, a następnie poddaje się taki raport ocenie. I odpowiednie instytucje merytoryczne, takie choćby jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, czy Dyrekcja Gospodarstw Wodnych, czyli Wody Polskie, czy też Sanepit, nasz wojewódzki, pozytywnie zaopiniowały ten raport. Więc nie ma takiej możliwości, żeby instalacja wywierała wpływ na środowisko większy niż zapisy, które są w tym raporcie. Poza tym pojawił się też argument, że śmieci są spalane w instalacjach, którymi dysponuje Cementownia Odra i Góraże Cement, i to wystarcza. No właśnie, czy rzeczywiście to wystarcza, i co Opole zyska na budowie tego, tego Centrum Zielonej Transformacji? Zacznę może od tego, że w zeszłym tygodniu ukazał się bardzo ważny dokument. To jest Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028. To jest taka niejako mapa drogowa, która mówi o tym, w jaki sposób należy gospodarować odpadami i w ogóle co musi powstać w kraju, jakiego typu instalacje i gdzie by można było prawidłowo postępować z odpadami. W tym raporcie na stronie 28 wyraźnie jest powiedziane, że jeżeli Polska będzie się rozwijała w określonym tempie, bo to jest opowieść o przyszłości, to w roku 2034 z wszystkich strumieni odpadów komunalnych zostanie wytworzone około 4,2 miliona odpadów kalorycznych, a deficyt instalacyjny, czyli brak instalacji, które mogą przetworzyć te odpady kaloryczne, będzie wynosił ponad 2,7 miliona ton. Zresztą nie tylko twórcy KPGO to widzą, wiedzą o tym również y, zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, i dlatego powstał program dofinansowania budowy tego typu instalacji przez instytucję, która w nazwie ma ochronę środowiska. Taka instalacja to jeszcze może to powiem musi spełnić y, jeden z warunków y, takiego efektu ekologicznego. Ona nie może powstać, jeżeli. Znaczy może powstać, ale musi spełnić. Jeżeli nie spełni, to dotacja, jaką utrzymamy i pożyczki są do zwrotu. Więc musimy wypełnić ten efekt ekologiczny. No właśnie, a co z produkcją w takim razie jeszcze ciepła, bo o tym też była mowa przy prezentowaniu koncepcji samego centrum? Powiem tak, bo mówi się o tym, że cementownie mogą zagospodarować odpady. No Tak jak powiedziałem w pierwszym zdaniu, ich możliwości nie są nieograniczone. Mamy deficyt tych instalacji na rynku polskim, co powoduje, że ta frakcja kaloryczna, nie ma z nią po prostu co zrobić. Jest to nośnik energii, bo tak naprawdę powstaje paliwo z odpadów. Normalnie, gdy Pani chce zakupić jakiś nośnik energii, czy to energię elektryczną w gniazdku, czy paliwo do samochodu, czy węgiel do kotła, czy groszek, musi Pani za te nośniki zapłacić. Paradoksalnie ta nadwyżka odpadów kalorycznych powoduje, że to spalający pobiera od dostawcy paliwa opłatę, a nie na odwrót. Czyli to trochę tak, jakby pani chciała zakupić prąd, ale to wytwórca energii zapłaciłby pani za to, że pani go zużywa. Więc to jest sytuacja zupełnie dla mnie nielogiczna i nie rozumiem, dlaczego trzeba ponosić za to opłatę, skoro można byłoby albo rozliczać to nawet za 0 złotych. Albo po prostu żądać opłaty za to, że się dało nośnik energii komuś do procesów technologicznych. Więc no, to, jest, to powoduje, że tak naprawdę problem zagospodarowania tej frakcji kalorycznej do momentu powstania odpowiedniej ilości instalacji, już niezależnie od tego, czy to będą cementownie, czy spalarnie, ale ten problem będzie zawsze. I Państwo rozumiem, że w taki sposób powstaje, budując to centrum, bo to jest nie tylko spalarnia, ale jest to główny element, będą rozwiązywać ten problem, to znaczy podczas spalania odpadów będzie wytwarzana energia, która będzie również zagospodarowana. Jest to konieczność. Nie można, znaczy nie można otrzymać dofinansowania w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, gdy ta instalacja nie będzie wpięta do sieci miejskiej. Też mówi się o tym, że ona jest na przykład za mała. Ona nie mogłaby być większa choćby właśnie z tego powodu, że ilość ciepła, którą możemy dostarczyć do sieci miejskiej jest określona, bo pamiętajmy, że ludzie wytwarzają odpady przez cały rok, a to nie jest tak, że tylko ciepło potrzebujemy w zimie, a więc tego ciepła w lecie też miasto potrzebuje dużo mniej, bo tylko na ciepłą wodę użytkową, jest to tak zwane ciepło w podstawie i tylko w tym zakresie my możemy niejako wytwarzać tą energię. Nie możemy jej wytwarzać więcej. Poza tym my przede wszystkim przeanalizowaliśmy strumienie. W tych innych instalacjach będziemy przetwarzać odpady i praktycznie z każdego przetwarzania powstanie niestety frakcja, która nie będzie się nadawała do recyklingu ani do odzysku, a będzie frakcją kaloryczną, a więc nie będzie można jej składować. Wówczas pojawia się pytanie znowu, co z tym mhm. zrobić. Oczywiście można to skierować do cementowni pod warunkiem, że po pierwsze ona przyjmie, a po drugie trzeba sobie zadać pytanie, za ile. Chciałabym jeszcze wrócić do tego aspektu społecznego. Bo z jednej strony wspomniał Pan na początku, że przy powstawaniu w ogóle pomysłu pojawiły się głosy mieszkańców, którzy stwierdzili, że jest taka potrzeba, z drugiej strony mieszkańcy otrzymują informację, powstała Rada Społeczna i za Państwa są już spotkania. Jak te spotkania wyglądają, czy są już jakieś wnioski? Powiem tak: spotkań zarówno Rady Społecznej, jak i z mieszkańcami Groszowic było kilka. My tak naprawdę rozmawiamy z mieszkańcami już od dobrego półtora roku. Tak jak powiedziałem, no najpierw chciałem wysłuchać ich zdania na temat funkcjonowania naszego zakładu i tego, co im przeszkadza najbardziej. To był jeden z powodów w ogóle e, pomysłu na to, by no, ucywilizować tą gospodarkę odpadami. Zaś Rada Społeczna została powołana po to, ponieważ nie jesteśmy w stanie rozmawiać z każdym z mieszkańców z osobna, więc oni mają swoich przedstawicieli Rady Dzielnicy. Z wszystkich rad dzielnicy przedstawiciele są w Radzie Społecznej. Są również przedstawiciele z Rady Miasta, są przedstawiciele ze świata nauki, są osoby merytoryczne zajmujące się gospodarką, odpadami czy ochroną środowiska. Więc jest to takie gremium, które wzajemnie się konsultuje, odpowiada na pytania. Jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości, to sobie je wyjaśniamy. No, wizytowaliśmy też instalację termicznego przekształcania, żeby móc w ogóle zobaczyć, o czym mówimy. Więc, no... Praca tego, tego zespołu polega na tym, by wyjaśnić wszystkie wątpliwości. A co do przeciwników, to dodam tylko tyle, że zaprosiliśmy ich do Rady Społecznej i to zaproszenie zostało przyjęte. Myśmy je teraz ponowili, dalej nie mamy odpowiedzi. To jest bardzo ciekawe, bo niby chcą dyskutować, chcą zadawać pytania, co dla mnie jest absolutnie zrozumiałe, ale nie chcą słuchać odpowiedzi. Na jakim etapie w takim razie jest teraz realizacja tej koncepcji? Na tą chwilę no, jesteśmy na finiszu, jeżeli chodzi o dofinansowanie instalacji termicznego przekształcania. Jeżeli chodzi o pozostałe instalacje, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. No, wydana jest wczoraj decyzja środowiskowa na instalację termicznego przekształcania, oraz już dawno wydana jest decyzja na pozostałe instalacje. Tak naprawdę czekamy teraz na uprawomocnienie się tych decyzji. Oraz na decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dofinansowania. O jakich kwotach mówimy? W zależności od typu instalacji, bo to trzeba rozgraniczyć, w przypadku instalacji termicznej to jest 50% dotacji bezwrotnej, a 50% to jest pożyczka na preferencyjnych warunkach. W przypadku pozostałych instalacji to jest 30% dotacji, 60% pożyczki i 10% kapitału własnego. Czy możemy mówić o konkretnych kwotach? Możemy. No, ma, są pewne założenia, oczywiście przetargi, które gdzieś w przyszłości, mam nadzieję, ogłosimy, e, i one dopiero będą odpowiedzią i dadzą nam odpowiedź na to, ile co finalnie kosztuje. Szacujemy, że całość zespołu tych instalacji to jest koszt ponad 200 milionów a sama tylko instalacja termiczna, to jest rząd wielkości 137 milionów. Jak to teraz wszystko rozkłada się w czasie? To znaczy, kiedy realnie mogłaby wystartować budowa tego centrum? Realnie plan zakłada, że rozpoczniemy budowę początkiem roku 2025, a końcówką roku 2026 instalacje będą mogły funkcjonować. Czy możemy w takim razie powiedzieć, że Centrum Zielonej Transformacji w Opolu na pewno powstanie? Powiem Pani, no problem polega na tym, że jednym z elementów nieodzownych do tego by powstało jest uprawomocnienie się decyzji środowiskowych. E, one są e, oparte, w, zrobione w, w oparciu o raport o działanie na środowisko, ten zaś wymaga konsultacji społecznych, szeroko zakrojonych, które doprowadziliśmy. Oczywiście każdy ma prawo sprzeciwu e, i takie sprzeciwy się pojawiają, więc tak naprawdę hmm, kwestie uprawomocnienia rozstrzygną się w przyszłości, której nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy określić. To tak naprawdę od oporu społecznego i zrozumienia tej całej sytuacji zależy to, czy one powstaną. Bo jak to mówią, nie są wyroki sądów i tutaj ciężko sądować, co się wydarzy, ale jesteśmy dobrej myśli, bo wiemy, co chcemy wybudować i jak będziemy działać. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu i za rozmowę. A moim Państwa gościem był prezes dziękuję. Zakładu Komunalnego WPOR, pan Patryk Stasiak. Dziękuję. dziękuję.